Patrząc na to, co widzicie za moimi plecami, mogłoby się wydawać, że jestem na rynku głównym w Krakowie. Absolutnie nie. Jestem na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, gdzie chwilowo, ponieważ przez 4 dni będzie stał pomnik Adama Mickiewicza, który już dobrze znacie z tej drugiej strony sukiennic. A dlaczego ten pomnik tak podróżuje po naszym Krakowie i czego jest zwiastunem? Podróżujemy po Krakowie, ażeby przybliżyć krakowianom, jak największej ilości krakowian, ideę festiwalu, przypomnieć, że ten festiwal już niebawem w Krakowie i namówić do tego, żeby krakowianie skorzystali z wielkiej okazji, ponieważ nieczęsto zdarza się, że w naszym mieście i w ogóle w Polsce tak naprawdę goszczą tak znakomite zespoły teatralne, jak te, które będą uczestniczyć w 6. edycji festiwalu Materia Prima. To są zespoły, które aktualnie są na ogół w bardzo takich spektakularnych tournée po świecie i prezentują spektakle premierowe, czyli takie, które w Polsce nigdy nie były. Zresztą część zespołów nigdy w Polsce nie była, gościć będzie po raz pierwszy. No więc to jest jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się z teatrem światowej klasy. Festiwal mimo kryzysowego czasu, dzięki wysiłkom dyrektora artystycznego oraz nieustającym wsparciu miasta Kraków, pokaże 31 spektakli w różnych sekcjach, w tym 9 konkursowych, po 10-12 w kolejnych sekcjach. Po raz pierwszy zapraszamy na teatralne safari. Wsiadamy w autokary z pełnym zabezpieczeniem, ruszamy w Polskę, dokładnie kierunek Opole, po to, żeby zobaczyć spektakl w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, Rotko. Znakomity, wybitny, totalne, ekstremalne doświadczenie teatralne, widowiskowe, bardzo mądre, a przede wszystkim hipnotyczne. Zapewniamy atrakcje w samych autokarach, zapewniamy absolutnie i gwarantujemy satysfakcję artystyczną, estetyczną. Bardzo studentom zawsze zależy, żeby się pokazać na tym festiwalu. Oczywiście młodzi artyści liczą na to, że ktoś ich zobaczy, że przyjdzie jakiś dyrektor teatru, a może selekcjoner z zagranicznego festiwalu i często się tak dzieje. Przed nami 30. jubileuszowa edycja festiwalu Audio Art Festival. Między innymi odwiedzimy właśnie Hevre, a co jeszcze w programie i gdzie będziemy mogli spotkać instalacje i koncerty, o tym opowiedział nam dyrektor festiwalu. Koncerty zaczynają się już w piątek. Są trzy miejsca główne, trzy miejsca: Hevre, Akademia Muzyczna i Krykoteka. Jest też jeden koncert w Instytucie Cervantesa. W każdym z tych głównych miejsc to też nie jest tylko jedna przestrzeń, jest ich kilka. Festiwal obejmuje koncerty, instalacje oraz wykłady. Wykłady tworzą sesję audio art i taka koncepcja festiwalu jest od dawna. Tam czasami też pojawia się termin performance, dlatego że wiele tych działań jest tak pomiędzy instalacją typowym dla sztuki dźwiękowej, dla sound artu, dla audio artu, że one się przenikają. To jest sztuka intermedialna, która tworzy zupełnie nową koncepcję czasu, przestrzeni. Te dwa elementy rzeczywiście są inaczej traktowane niż w przypadku sztuk muzycznych i sztuk wizualnych. Już 20 listopada Ice Kraków zamieni się w największy plac zabaw w Krakowie. A to wszystko za sprawą kolejnej edycji Dzień Dobry Ice Kraków. To moc niespodzianek dla najmłodszych i ich bliskich oraz okazja, by wartościowo i rodzinnie spędzić czas poza domem. Listopadowa odsłona wydarzenia skoncentruje się wokół dźwięków, a jej najważniejszym punktem będzie wyjątkowy koncert. Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie, pisał Platon. I choć było to bardzo dawno temu, to i dziś trudno się z greckim filozofem nie zgodzić. Muzyka przenika cały świat i jest nieodzownym elementem międzyludzkich relacji. Niesie za sobą emocje, utrwala wspomnienia, prowokuje do zabawy oraz przynosi relaks. A jak będzie w niedzielę? Przypominamy, że wydarzenie jest darmowe, natomiast na koncert obowiązują wejściówki, które możecie jeszcze pobrać.
Czytaj.pl to największa tego typu akcja promująca czytelnictwo w Polsce, na pewno może i na świecie. W tym roku to już 8. edycja tej akcji. Jej organizatorami są KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz platforma e-bookowa Woblink. Natomiast partnerem strategicznym jest Instytut Książki. I tak jak w poprzednich latach, akcja ma charakter wypożyczalni, bezpłatnej wypożyczalni e-booków oraz audiobooków, do której to dostęp użytkownicy będą mieli przez cały miesiąc listopad. I to, co wyróżnia te akcje w stosunku do poprzednich edycji, to mnogość wyboru, ponieważ po raz pierwszy otworzyliśmy dwie biblioteki. Tak jak w poprzednich edycjach mamy 12 tytułów dla czytelników dorosłych, są to różne książki od literatury pięknej, literatury obyczajowej, poprzez literaturę faktu, kryminały, czy literaturę popularno-naukową, ale mamy też 6 pozycji skierowanych specjalnie dla młodzieży. Tą szafę bardzo łatwo obsługiwać. Wystarczy przyjść, wyciągnąć sobie z szafy komiks, poczytać go tu na miejscu, pożyczyć. Będzie też miło, jak ktoś przyjdzie i podzieli się swoim komiksem. Zostawi też jakąś informację, że dzieli się nim, ponieważ podobał mu się inny komiks. Więc ma być to taki punkt dzielenia komiksami. To jest właśnie takie w stylu ojca. Przychodzi się, właśnie człowiek się dobrze czuje, zabawi się, weźmie komiks, przeczyta sobie, przeczyta dzieciom. To jest właśnie, genialnie to ujmuje taką atmosferę, którą zawsze ojciec lubił.